W dzisiejszym serwisie prosto z Płońska. Gmina Miasto Płońsk otrzymała bon na instalację hotspotów, rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni, ruszy budowa ulicy Szkolnej, a na koniec modernizacja placu zabaw na osiedlu Wedlowskim. Gmina Miasto Płońsk znalazła się w gronie 123 gmin i otrzymała bon na instalację ogólnodostępnego hotspotu w miejscu użyteczności publicznej. Środki pochodzą z programu Komisji Europejskiej, która opłaci instalację bezpłatnego dostępu do internetu. Dostaliśmy wsparcie z Komisji Europejskiej w wysokości 15 tysięcy euro na instalację 5 punktów w mieście z bezprzewodowym z możliwością skorzystania z bezprzewodowego internetu. Wiemy już, że będzie to Urząd Miejski, wiemy, że będzie to Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu, Miejska Biblioteka i patrzymy, czy jest możliwy punkt w Szkole Podstawowej nr 1 i w Parku Konstytucji 3 Maja obok szkoły. To pierwsze na taką skalę działania z internetem bezprzewodowym. Wcześniej już mamy doświadczenia z instalowaniem podobnych punktów, również bezpłatnych, ale był to internet przewodowy. Instalację bezpłatnego dostępu do internetu pokryje Komisja Europejska. W Płońsku powstanie kilka punktów z dostępem do internetu bezprzewodowego. Hotspoty będą funkcjonować przez co najmniej 3 lata. Okres trwałości jest 3 lata, ale jeśli przyjmie się takie rozwiązanie w naszym mieście, to już pozostanie na stałe i myślę, że te strefy będą poszerzane. Środki z programu Komisji Europejskiej przeznaczone na instalację hotspotów w Płońsku to 15 tysięcy euro. Badane są możliwości techniczne punktów dotyczące dokładnej lokalizacji bezpłatnego internetu dla użyteczności publicznej. Planowane zakończenie prac jeszcze w tym roku. Są pieniądze na rewitalizację miejskich skwerów i pasów zieleni. Gmina Miasto Płońsk pozyskała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza Mazowsze. Miasto Płońsk pozyskało 200 tysięcy złotych z Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Środowiska. Drugie tyle dokłada z własnego budżetu, żeby w 7 lokalizacjach zrewitalizować zieleń. Zabezpieczone środki na tę inwestycję to ponad 400 tysięcy złotych. Rewitalizacja zieleni w Płońsku zaplanowana jest na powierzchni blisko 3 tysięcy metrów kwadratowych. Rewitalizacja zieleni będzie dotyczyła 7 ulic, m.in. ulicy 1 Maja, ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki czy ulicy Wolności. I wzdłuż tych ulic na tak zwanych pasach zieleni zostaną dokonane nowe nasadzenia. Zieleń objęta projektem znajduje się również na wybranych odcinkach ulicy Płockiej, Żołnierzy Wyklętych, Rutkowskiego oraz Ogrodowej. W ramach inwestycji powstaną nowe trawniki, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W niektórych miejscach w Płońsku będą montowane systemy nawadniania, napowietrzania i filtracji wody niezbędnej do wzrostu roślin. W Płońsku rusza budowa ulicy Szkolnej. Projekt obejmie 2 odcinki od ulicy Wiosennej do przejazdu kolejowego i od przejazdu do skrzyżowania z ulicą Świętego Jana Pawła II o łącznej długości blisko 530 metrów. Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców Płońska. Ulica Szkolna długo czekała na zakończenie prac związanych z tak naprawdę przebudową tej ulicy albo budową od nowa. Pozostał nam odcinek między letnią Wiosenną Wesołą, a obwodnicą zachodnią imieniem Świętego Jana Pawła II, konkretnie między rondem na ulicy Szkolnej. Na tym odcinku będą wykonywane prace ziemne, trzeba wybudować kanalizację deszczową, różnego rodzaju techniczne wyposażenia zmienić, prawdopodobnie również wodociąg, przyłącza wodociągowe. Przy okazji pytamy wszystkie służby, czy nie chcą czegoś tam robić. Informujemy mieszkańców, czy żeby ewentualnie wykonali prace ziemne związane z chociażby przyłączaniem się do instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej i tak dalej. To już jest taka standardowe działanie. Czekaliśmy tak długo, ponieważ poprzednie nasze wnioski nie uzyskiwały akceptacji. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 1,5 miliona złotych, a cała inwestycja, koszt całej inwestycji 2 miliony 300 tysięcy, termin wykonania do września roku 2021. W tym roku na pewno będą przeprowadzone roboty ziemne,
na pewno będziemy już budować kanalizację deszczową. W ramach projektu zostanie przebudowany chodnik i zjazdy, utwardzona droga wjazdowa od ulicy Storczykowej i przebudowa kanalizacji teletechnicznej. Na tym jednak nie koniec. Przebudowa ulicy Szkolnej dotyczy dwóch odcinków, od ulicy Wiosennej do przejazdu kolejowego i od przejazdu kolejowego do obwodnicy zachodniej, a więc ulicy Świętego Jana Pawła II, która właśnie powstaje. Powstaną tutaj nowe chodniki, nowe ciągi pieszo-jezdne, a także kanalizacja deszczowa. Projekt będzie realizowany dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 kosztów kwalifikowanych. Planowany okres zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2021 roku. Plac zabaw na osiedlu Wedlowskim zostanie zmodernizowany. Miasto gmina Płońsk pozyskała środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020. Modernizacja placu zabaw jest długo wyczekiwanym projektem. Osiedle Wedlowskie długo czekało na budowę placu zabaw w ramach tego osiedla pięknie urządzonego. Jest ono bardzo zielone, bardzo dużo drzew, ławek i wreszcie udało się. Tutaj bardzo interesował się tą inwestycją pan radny Leszek Karkowski i Komitet Osiedlowy. Udało nam się pozyskać ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 kwotę 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy to będą nasze środki własne, czyli razem około 200 tysięcy. Będzie wybudowana siłownia plenerowa, miejsce do odpoczynku, ławki. Urządzona zieleń i całość będzie ogrodzona. Wszystko to wewnątrz osiedla, na istniejącym już terenie, gdzie są w części jakieś tam elementy do zabawy, ale one są już zupełnie zużyte. Inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców i ja bardzo się cieszę, że mogę ją tam w tym roku wykonać. Plac zabaw znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej na osiedlu Wedlowskim. Po modernizacji będzie miejsce zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przebudowa istniejącego placu zabaw będzie polegała na wydzieleniu dwóch stref rekreacyjnych. W skład z tych stref wejdzie siłownia plenerowa składająca się z sześciu urządzeń dla dorosłych. Natomiast strefa dla dzieci będzie złożona z bardzo dużego zestawu sprawnościowego i trampolin. Plac zabaw zostanie ogrodzony, będzie wejście przez furtkę, zostanie zamykany, żeby był nadzór nad zabawkami. Zostaną postawione ławeczki, kosze. Posiana trawa. Na chwilę obecną plac zabaw jest zamknięty, nie wolno z niego korzystać. Zostanie utworzony do końca 2020 roku. W skład siłowni plenerowej wejdzie biegacz, orbitrek, wioślarz, motyl wraz z podciągiem górnym oraz urządzenie typu rower. Natomiast dla dzieci pojawi się urządzenie sprawnościowe rozwijające zmysł równowagi, uczące balansowania ciałem oraz poprawiające koordynację ruchową. Łączny koszt inwestycji to prawie 200 tysięcy złotych.